Hej, witam Was w ten niedzielny dzień. Pewnie już wiecie, co się będzie działo w tym odcinku. Jest to czwarty odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj, tak jak w tytule, będziemy starać się zabić Smokiego i sobie go złapać. Pewnie też dziwicie się, dlaczego mam w tytule Psydbuma. Dlaczego on ma być talizmanem, skoro nawet go tutaj nie mamy. Ale już śpieszę Wam z odpowiedzią. Oczywiście dokarmię sobie czompa do stu. No i już wyjaśniam. Dlaczego on jest talizmanem? Ano dlatego, że tutaj na tym koncie na W21 właśnie teraz wbijam Psydbuma na poziom setny, co daje mi dodatkowe statystyki. Tutaj już mi to dało, bo tutaj było 82 tysiące. Zobaczymy, czy tutaj już dodało 12800. 12900, dobrze, jest wszystko ok. Czyli dodało mi troszkę szczęścia, a na to szczęście będziemy liczyć, żeby jak najszybciej pokonać naszego Smokiego. Czy to będzie dobry talizman, czy zły, zaraz się okaże. No nie przedłużam, lecimy z tym koksem. Czas pokonać Smokiego. Jak wiecie, jestem fanem Juventusu oraz włoskiej piłki. W ostatnich dniach Juventus zmierzył się z Milanem w półfinale Pucharu Włoch i awansował do finału. A tam w finale spotka się z drużyną Napoli, która zremisowała z Interem 1-1. Wczoraj był ten mecz. Finał odbędzie się w środę. Akurat myślę, że sobie przed tym meczem zrobimy jakiegoś live'ika. Będziemy myśleć, co tam porobić. Na pewno będziemy starali się coś tam poklikać, o ile starczy nam grzybów. No bo tutaj tych grzybów już nie mamy za dużo. A ten Smoki fajnie gdyby padł w miarę szybko. Na razie straciliśmy 20 grzybów. Było kilka bliskich prób. Jeszcze nie powiedziałem, że mamy tutaj trenera 11 gladiatora. Także myślę, że powinno być w miarę sprawnie to pójść. Z tego co widziałem, to wczoraj Neutral stracił na zdobycie Smokiego około 160 grzybów. Mam nadzieję, że tyle nam też wystarczy. No ale jak wiadomo, ten Smoki czasem jest łatwy do złapania, 34 tysiące, a raz jest bardzo ciężki. No cóż, no musimy próbować. Już 40 grzybów poszło. Czy ten Psydbum będzie naprawdę dobrym talizmanem? Czy to tylko takie moje mrzonki? No jak na razie, no tak średnio bym powiedział, to wygląda. No cóż, powiedzcie też, możecie napisać w komentarzach, oczywiście, jak wam mija niedziela. Ja akurat jestem u rodziców mojej narzeczonej, dlatego też może mówię troszkę ciszej. No bo niestety sytuacja tego wymaga. Mam nadzieję, że ten Smoki szybko padnie i będę mógł przejść sobie zrobić cokolwiek innego. No ale to nie chcę na razie siąść. No niestety już prawie 70 grzybów zeszło. No może w końcu dajemy, ciśniemy do 600 grzybów. No nie chcę to siąść. Może troszeczkę przyspieszymy. No ale nie widzę teraz takich bliskich prób. Ta jedna, ta bliska próba, to zostało tam 30 czy 40 tysięcy. To spokojnie mogło to paść. No a to teraz
wszystko po 1 700 000. No lipa, lipa, lipa. A grzyby puchną, topnieją. 700 000 znowu. No ten psypum nie chce nam przynieść szczęścia. Jest niedobrze, niedobrze. Może obejrzmy jakąś walkę. Może to coś pomoże. Unik. Uch, ale kryt. I drugi, no niestety. Nawet oglądanie walki nie pomogło. 650. 660. Milion. No lipa. Już straciliśmy praktycznie tyle samo grzybów co neutral. I na razie to nie siedzi. Czyli raczej psytbum nie przyniósł nam szczęścia. Myślałem, że zamkniemy się w jakichś 100 grzybach. No ale to się nie stało. No mamy lipę. Nie mamy szczęścia niestety. Kurczę. Już prawie 200 grzybów poszło. Oj, niedobrze, niedobrze. 500 000 było. Oczywiście też przypominam o zostawieniu łapki w górę, o ile padnie. O zostawieniu subskrypcji. Jeśli będzie 50 subskrypcji, to już tam szykujemy się na mały konkursik. No ale to pewnie wiecie, skoro zaczęliście oglądać moje odcinki. Tutaj może chwilowo damy mu odpocząć. Weźmiemy sobie, włączymy jakąś misję. Najważniejsze, żeby sobie zostawić jakieś grzyby na aftę i na koło dzisiaj. A tu już nie za dużo zostało ich. No nie pada, nie pada. Grzybów zostało. No lipa, straszna lipa. 700 000. Pięćset sześćdziesiąt. No już prawie 300 grzybów poszło. Nie spodziewałem się, że to może być takie ciężkie. To znaczy słyszałem, że tam ludzie czasami nawet 2000 grzybów stracili na to przejście. No ale liczyłem, że nas to nie dosięgnie. Ale co, na co patrząc tutaj, no to chyba nie uda nam się to zrobić. A nie chciałbym przechodzić w skarabarę. No i coś tu trzeba będzie wymyśleć. 900 000. Padnij. 1 800 000. Czompik, proszę cię, ogarnij się. Dawaj. Zrób to. Wiem, że potrafisz.
Wybaczcie, musiałem chwilę przerwać mówienie, miałem nieoczekiwanego gościa w pokoju. A tu nadal nie padło, to niedobrze. Już nam niedużo tych grzybów zostało. Mam nadzieję, że wczoraj mi nie zakleli tego smokiego, bo jak rozmawiałem sobie z ludźmi w Gildii, to sobie żartowali, że będę potrzebował 2000-3000 grzybów na przejście. Oj, nie. Mam nadzieję, że to nie będzie prawda. No i też przy okazji nie chciałbym robić cięć. Padnij. I potem tego montować, że po jakimś czasie znowu padł. A nie padnie czy nie padnie? Zostało 200 grzybów. 285 tysięcy. No i co? 400. Niedobrze. Aż mi się gorąco zrobiło z tego wszystkiego. Już mój enter płonie. Jest totalna lipa. Milion 200. Milion 100. 950. Tragedia. Każdemu siadał szybko. A tu proszę bardzo, 300 tysięcy. Grzyby dalej topnieją. A to nie chce paść. 160 grzybów zostało. No i co? 150. No są te bliskie próby w miarę 700. Ale tamta, która miała tam 40 tysięcy, to powinna siąść wtedy 180. No już mniej niż 100 grzybów zostało. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie podoba mi się to. Myślałem, że to padnie dużo, dużo szybciej. A tu już nam się grzyby kończą. I to nie padło. I jeszcze nam się zawiesiło. Mam nadzieję, że nie wywali nas z serwera. 50 grzybów. 290 tysięcy. No straszna lipa. Czterdzieści grzybów. Trzydzieści. No już nie powinienem tego robić dalej, żeby mieć na awkę. Ale zdenerwowało mnie. To już jest desperacja. Wyczyściliśmy praktycznie całe grzyby, które mieliśmy. I to nie padło. Dwa. Jeden. Zero. Wiecie co? Nie chcę to siąść. Musicie dać mi sekundę. I będziemy próbować dalej. Mam nadzieję. Także chwilka. Zasłonię tylko okienko. Zrobię coś, co muszę zrobić.
Także musicie mi dać jeszcze sekundę. Muszę się zalogować na jedną stronkę i popróbujemy może jeszcze, jeśli się uda. Jeśli nie, no to nie. No ale liczę, że to musi siąść. No jeśli nie siądzie, to jednak przejdziemy w tą skarabarę. Chociaż bardzo bym tego nie chciał. Jeszcze co mogę powiedzieć na temat tego meczu Juventusu z Milanem, bo tak zacząłem troszkę ten temat. Jako że to był pierwszy mecz po tak długiej przerwie, po 3 miesiącach, no to widowisko nie było zbyt porywające. No ale przez pierwsze 15 minut zapowiadało się naprawdę ciekawie. Był rzut karny dla Juventusu. Oczywiście Ronaldo nie wykorzystał, strzelając słupek. Potem, gdyby w sumie wykorzystał ten karny, to nie byłoby też tej czerwonej kartki, co była następstwem tego niewykorzystanego rzutu karnego. Gdyż zaraz po niewykorzystanym karnym piłka została wybita przez gracza Milanu i Andrzej Rebic, próbując ją odzyskać, wjechał nogą w bark Danilo, co skutkowało czerwoną kartką. No i jak najbardziej zasłużoną. No później Milan bronił się dzielnie. Coś tam nawet próbował kontrować co jakiś czas. Na szczęście nie zdobyli z tego żadnej bramki. No i wynik, jaki był, taki był, każdy chyba wie, było 0-0, ale w pierwszym meczu było 1-1, co dało awans Juventusowi, gdyż bramki na wyjeździe liczą się dużo lepiej niż te strzelone u siebie. Można powiedzieć, że liczą się podwójnie, przynajmniej kiedyś tak to oceniali. Wyszło, że jest to 1-2, jakby Juventus wygrał. Ale teraz po prostu, kto więcej strzeli bramek na wyjeździe, a w obydwóch spotkaniach będzie remis, to ta drużyna przechodzi dalej. Jeszcze musicie mi dać sekundę. Już prawie jesteśmy u celu. No zaraz się okaże, czy to się uda, powiedzie. No ale niestety mój komputer tu jest dość słaby, nie wytrzymuje napięcia, przez co troszkę zwalnia. Ale myślę, że za chwilę będziemy mogli znowu działać z tym, z naszym smokiem. Okej. Już do was wracam. Smoki odpoczął. Tutaj klepniemy sobie jakąś misję. I próbujemy dalej. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie to sprawnie. 500 tysięcy. 700. Możecie też w komentarzu napisać, czy oglądaliście na przykład mecz Juventusu z Milanem, czy oglądaliście może drugi półfinał. Ja drugiego półfinału nie obejrzałem, Napoli-Inter, z tego względu, że ja akurat byłem wtedy w pracy. No i siłą rzeczy nie dało się tego zrobić.
No i co? Tu nie chce to paść. Tracimy kolejne grzybsony, które już były przeznaczone na urodziny. 700 tysięcy, 400, 600, 600, 900, 500. Już mi boli normalnie palec od klikania tego entera. No i spodziewałem się, że tyle to zajdzie. No jeśli was piłka włoska nie interesuje, to możecie też napisać, czy interesujecie się w ogóle piłką włoską. Jaki jest wasz ulubiony klub piłkarski? Oczywiście będę każdemu starał się odpowiedzieć na komentarz. Będę przyczepiał serduszka. Za te ilości grzybów to naprawdę myślę, że należy się łapeczka w górę. No proszę, padnij już. Już prawie 900 grzybów poszło. A 100 smoki jak stało, tak stoi. No, no dawaj, dawaj, dawaj. Tak jak to jest najlepsze przedstawienie, że Psydbum nie był dobrym talizmanem. Być może gdybym go nie nakarmił 54 tysiące, to już by padło. To nie dało nam szczęścia, a raczej pecha. To takiego wielkiego. Bardzo niedobrze. Im więcej prób tutaj marnujemy, tym mniej grzybów zostaje nam na urodziny. 400 tysięcy. No nie chcę paść. Zobaczcie sami. Zaraz zobaczymy, ile w ogóle ten odcinek już trwa, ale myślę, że coś koło 20 minut na pewno. Nie spodziewałem się, że to będą aż takie długie odcinki. O Boże. Dlaczego mi to robisz? Smoki. Kąpie. Dałem ci dzisiaj jedzonko. Masz setny poziom. Pokaż, na co cię stać. Zrób tych kilka uników więcej. Zrób tych krytyków też więcej. Niech on już wpadnie. 800 grzybów zostało. Padł. Okej. Czy to się zapisało? Tutaj nie widzę. Mam nadzieję, że nie przeklikałem tego za bardzo. Jest. Okej, super. Zobaczymy sobie tą walkę. Będziemy kończyć. Tu pierwszy unik, drugi, trzeci. To piękny kryt mu powszedł. Czwarty krytyk. Unik, piąty unik. No tutaj to już same uniki. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Gdyby tutaj 13, 14 i padło 14 uników. Gdyby tutaj mu zostało 8 tysięcy, to chyba bym się skasował. Ale mamy go.
Szybko szukamy go w zbrojowni. No, znajdziemy go. Zbrojownia czy gabinet magii? Zbrojownia. Jest. Dobra. Już myślałem, że go nie znajdziemy. No to naprawdę dużo straciliśmy. Ale mam nadzieję, że nam się to zwróci. I okej. To by było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subika. Dawajcie komentarze. Bo naprawdę dużo tutaj tych grzybów poszło. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Na razie.